Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawimy sobie piłę nag oraz rozwiążemy jej problem obracającego się łańcucha na biegu jałowym. Czyli po odpaleniu nie dodajemy gazu, a łańcuch powoli się obraca. Jest to bardzo niewygodne podczas pracy, ponieważ po odłożeniu piły na jakąś chwilę łańcuch się obraca, zawsze można się skaleczyć, więc należy to wyregulować, nie jest to trudne. Zaraz Wam pokażę, jak do tego się zabrać. Spalinowa. Ogólnie model TT-SC5200. Jej moc to 3 konie mechaniczne, obroty 10,5 tysiąca, długość prowadnicy 45, waży dosyć sporo, 6,1 kg. Rok produkcji 2014 i powiem Wam szczerze, że ona nie jest w ogóle oszczędzana. Tutaj w tym miejscu znajduje się zbiornik paliwa, po drugiej stronie zbiornik na olej do smarowania łańcucha. Aby wyregulować naszą piłę na biegu jałowym, należy odpowiednio wkręcić lub wykręcić śrubę. Więc mamy tutaj trzy śruby regulacyjne L oraz H i tutaj na górze T. L i H tyczą się do regulacji obrotów piły na średnich oraz wysokich obrotach. Tą regulację zostawmy dla serwisu bądź osób bardziej doświadczonych, ponieważ tutaj zmieniamy dawkowanie, a my skupimy się głównie tutaj na tą śrubą T wolnych obrotów. Więc może zajrzyjmy sobie do środka, zobaczymy to, jak wygląda to od kuchni, ta śruba i czym ona tak naprawdę reguluje. Po zdjęciu osłony filtra oraz filtra okazuje się tutaj w tym miejscu śruba regulacyjna wolnych obrotów. Posiada ona łeb krzyżowy, czyli do regulacji potrzebujemy takiego wkrętaka bądź śrubokręta krzyżowego. Wkładamy go tutaj w ten otwór o znaczeniu T. Regulacja odbywa się poprzez wkręcanie bądź wykręcanie. Śruba posiada na końcu, tutaj widać, taki łeb stożkowy i on właśnie kieruje tym całym mechanizmem. Jest to najprostszy mechanizm, tak zwany ogranicznik, który steruje tutaj tym mechanizmem obrotowym. Czyli widzimy. Wkręcamy śrubę, obroty wzrastają, ponieważ większa jest średnica na stożku. Wykręcamy, obroty maleją, ponieważ ten mechanizm działa poprzez wciskanie tutaj tego przycisku na rączce. Proszę zobaczyć. Czyli to jest taki mechanizm ogranicznik, jakbyśmy właśnie wciskali nasz przycisk na naszej rączce gazu. Należy teraz pilarkę odpalić, zagrzać ją do odpowiedniej temperatury pracy i przeprowadzić tą regulację, tak aby pilarka miała odpowiednie obroty, a sprzęgło nie otrzymywało napędu, nie przekazywało napędu dalej na zębatkę zdawczą. Więc idziemy w plener, odpalamy pilarkę i patrzymy, co się dzieje. Więc pilarka została rozgrzana, wyregulowana, ale na potrzeby filmu zrobimy to jeszcze raz, tak żeby każdy zobaczył. Więc odpalamy rozgrzaną piłę i dokonujemy regulacji.
Więc widzimy, zostało to wyregulowane w bardzo prosty sposób. Musimy pamiętać, żeby nie ustawiać zbyt niskich obrotów, ponieważ będą problemy później z odpaleniem. Więc można sobie zadać jeszcze pytanie, dlaczego ten łańcuch obraca się, gdy mamy ciut za duże obroty. Więc aby to wytłumaczyć, odkręcimy sobie tutaj te dwie śruby, zdejmiemy tą pokrywę sprzęgła. Podczas większych obrotów tutaj te elementy sprzęgła zostają wypychane na zewnątrz. Właśnie tak działa siła odśrodkowa, jest to właśnie sprzęgło odśrodkowe i te elementy stykają się bezpośrednio tutaj z tą obudową, która jest zintegrowana z kołem zębatym bądź zębatką zdawczą. Następuje przeniesienie napędu, więc gdy mamy za duże obroty, następuje jakby styk bądź połączenie tych elementów poprzez siłę odśrodkową i nasz łańcuch się obraca, więc musimy tak odpowiednio wyregulować nasze obroty, aby te elementy podczas wolnych obrotów nie stykały się, więc w tym tak naprawdę o to wszystko chodzi. Tutaj w tej osłonie sprzęgła znajduje się hamulec bezpieczeństwa bądź sprzęgło bezpieczeństwa. Jak ono działa? Tutaj mamy taką blachę wgiętą w okrąg, więc podczas pracy możemy zahamować nasz łańcuch poprzez właśnie tutaj wciśnięcie. Popatrzymy, co się dzieje. Tutaj właśnie zostanie zaciśnięty ten okrąg. Tutaj właśnie na tym elemencie sprzęgła następuje wyhamowanie zębatki stawczej i naszego łańcucha. Co o tym też warto pamiętać, należy to przeczyścić, sprawdzić poprawność działania. Więc pilarka sprawuje się już dobrze któryś sezon. Musimy pamiętać przede wszystkim o odpowiedniej mieszance do takich pił. Tutaj producent zalecał przez pierwsze 10 godzin stosunek 1:25, następnie 1:40. Jak ktoś chce zobaczyć, jak przygotowuję mieszankę do pił bądź pilarek, kos, może sobie zerknąć tu na ten film, jak przygotować mieszankę. No, piła ma 3 konie, jest używana do grubszych robót. Poprzednia pilarka była trochę słaba, uległa uszkodzeniu, ale nie ze względu na eksploatację, tylko też ze względu na nieodpowiednią mieszankę. Jeśli chce ktoś zobaczyć partnera po remoncie, film ukaże się tutaj. Więc tak ta pilarka wygląda, jak na 6 lat. Trochę zarobiła na siebie, trochę drewna przyszykowała. Myślę, że jeszcze kilka ładnych sezonów posłuży. Na dzień dzisiejszy już czekają wymiana prowadnicy, ponieważ ta już jest naprawdę zużyta. Widzimy tutaj w tych miejscach, widać, że łańcuch już spadł nie raz, zrobił tutaj krzywdę. Zmienimy sobie prowadnicę, zmienimy tutaj tą zębatkę zdawczą z tą całą osłoną i myślę, że będzie jeszcze cięła drewno, więc bardzo dziękuję za uwagę, za oglądnięcie. Zapraszam do kolejnych filmów. Jeśli ktoś nie widział poprzednich, zapraszam do mojej playlisty. Na dzień dzisiejszy dziękuję za oglądnięcie. Trzymajcie się, na razie, cześć!